Cześć. Cześć. Dubinka. I Peri. W programie Kupa Chrustu. I dzisiaj świętujemy, ponieważ spotykamy się z Wami po raz 50. Uwierzycie? Kupa Chrustu miała swoje urodziny bardzo niedawno, chyba w kwietniu, ale stwierdziłyśmy, że zaczekamy z świętowaniem do takiej okrągłej cyferki. Tak. Następny raut za kolejne 50. A nie tak dawno świętowałyśmy 10. odcinek, prawda? No właśnie. I to jest najlepszy dowód na to, w jaki sposób kreujemy swoją rzeczywistość i naszym entuzjazmem rozkręcamy kulkę śnieżną. Bo kto pamięta, ten pamięta. Świętując odcinek 10, cieszyłyśmy się, podskakując pod sufit, że nasze odcinki mają aż 100 obejrzeń. Tak! To był dla nas taki sukces. A przy okazji chcemy Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że jesteście z nami i Wasze grono się powiększa, bo jesteście bardzo ważną częścią naszego projektu. Jak najbardziej, bo nie byłoby najmniejszego sensu siedzieć tutaj i gadać, gdyby nie było Was. Tak. I cieszymy się bardzo z tego, że poznajemy Was, że możemy z Wami korespondować, pisać, rozmawiać telefonicznie, spotykać się. Grono naszych przyjaciół, rodziny się poszerzyło. Wszystko dzięki Kupie Chrustu, czyli dzięki Wam i nam. I tak jesteśmy ponoć jednym. Tak. I o tym zaraz w dalszej części programu. Zdarza się nam czasami, że się nas pytają. Że się nas pytacie. Pytacie. Wszystko fajnie, 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 tylko co to za nazwa i że to niby taka nie... Na przykład panu Januszowi Zagórskiemu się nie podobała. Bo mało poważna, bo nie związana z tematem. A to się jednak okazuje, że może trochę związana. I pochodzi z tradycji celtyckiej. Beltane. I taka jest też nazwa miesiąca maja. To jest święto związane z początkiem lata. I jak wiecie, w Polsce początek lata się uznaje, że to jest 23 czerwca. Natomiast w tradycji celtyckiej było to właśnie z nocy z 30 kwietnia na 1 maja. I wtedy rozpalano ognisko w bardzo specjalny sposób. Gaszono stare ogniska, które używano do innych celów i świętowano ogień, czas powracającego światła, miłość i płodność. Czyli widzicie, już płodność też nie tak jak w tradycji naszej polskiej czy europejskiej, że płodność to jest jesienią, kiedy są owoce, kiedy jest zbiór, albo późnym latem, kiedy zbiór zbóż, tylko właśnie jakby wcześniej, zanim to wszystko powstaje. I teraz, jeżeli chodzi o te ogniska celtyckie, były one rozpalane przez druidów i zbierano specjalnie 7, wyobraźcie sobie, 7 różnych drzew, żeby chrustu z tych drzew, żeby jakby wzmocnić energię tego ognia. I uznawano, że niektóre drzewa są święte i właśnie z tych drzew zbierano chrust, żeby zrobić ognisko. I oprócz tego ogniska, oczywiście w przyrodzie stawało się tak, że to, co obserwujemy teraz również, że jest coraz więcej światła. I to miało ogromne znaczenie. My może tego światła nie doceniamy aż tak bardzo, bo nam się wydaje, okej, teraz jest lato, jest światło, co roku tak jest. A dla nich była to przemiana. Dla nich było to coś niesamowitego, że musimy zrobić jakby rytuał wokół tego, że siły wyższe dają nam światło, że będzie więcej słońca, że będzie więcej światła. I jak już rozpalono to ognisko, to uznawane je za bardzo lecznicze i życiodajne i tak dalej. I na przykład osoby, które planowały jakąś podróż, a wiecie, że w dawnych czasach podróże nie były takie łatwe, że wchodziło się na booking.com i wybierało się hotel i tak dalej. Podróże bardzo długo trwały, były niebezpieczne i często ludzie też nie wracali z podróży,
Więc osoby, które wybierały się w podróż właśnie podczas tego święta, przeskakiwały 3 razy ognisko dla ochrony. Tak więc widzicie, Kupa Chrustu ma głębokie uzasadnienie i historyczne, i symboliczne. Jako zbieranina gałązek, z których można wzniecić piękny płomień. Mhm. Ale oprócz tego, no co z tą kupą, tak? Bo mogłaby być sterta. Ja to mówię tak, jak Szekspir. Czy róża pod inną nazwą nie pachniałaby równie pięknie? Zarówno nazwa, jak i formuła naszego programu jest przemyślana i ma na celu następujące efekty. Pierwszy efekt jest taki, żeby nikt tego nie zaczął czcić, bo człowiek już wielokrotnie w ciągu całej historii ludzkości popełniał ten sam błąd over and over and over again i nasi prawda, koledzy z innych przestrzeni i z innych wymiarów już robią facepalm i im witki opadają. Jak to powiedziałaś ładnie? Tudzież macki. Macki im opadają. No nie, kurczę, znowu to zrobili. Za każdym razem, kiedy ktoś z nich zgłasza się, by przekazać nam jakieś nieco wyższych lotów treści na temat podnoszenia naszej świadomości, na temat wzniesienia, na temat zbliżania się do naszej własnej boskości, znajdzie się jeden z drugim, który to przekręci i zamieni w jakiś kult bądź też religię. I my nie zamierzamy tego robić. Dlatego nazwa jest lekka, łatwa, przyjemna i zupełnie niezwiązana z pompatycznymi ideami. Tak, i chroni, chroni tę ideę przed nami samymi. Tak. A też chciałabym zaznaczyć, że ponieważ od dawna czułam w sobie potrzebę dzielenia się swoją wiedzą, takim doświadczeniem życiowym, w końcu kapłanka od wcieleń wielu. I Winka dokładnie ma to samo, stąd jej zawód. Ponieważ obie jesteśmy typami dusz, kapłanki, i dla nas zupełnie naturalne jest dzielenie się wiedzą, więc dostałyśmy w pewnym momencie specjalne przyzwolenie, prawdopodobnie gdzieś tam z góry albo z wnętrza ziemi, albo z wnętrza naszego serca, o tym, że nadszedł już odpowiedni czas, że tyle w życiu przeszłyśmy, by dzielić się tą wiedzą. I wtedy powstała myśl, że może by tak zacząć coś kręcić. Kręcić! Bo to przecież jest bardzo scary, to jest narażenie się na krytykę. To jest pokazanie się. I teraz mała dygresyjka, ponieważ ja bym nigdy nie odważyła się na występ przed kamerą, gdyby nie Binka, która swego czasu wypchnęła mnie w, nie uwierzycie, w program Ugotowani. A ponieważ w tamtym czasie akurat bardzo potrzebowałam rozreklamować działalność, którą zaczęłam uprawiać wraz z siostrą, czyli szycie ubranek dla buldożków francuskich, bo mi pies marzł i stwierdziłam, że to jest dobry temat, taka reklama. I okazało się, że występ przed kamerą wcale nie jest taki zły, więc lody zostały przełamane. A mówimy o tym dlatego, że bardzo często spotykamy się z przemądrymi osobami, które mają niesamowitą wiedzę i nawet pojawia się u nich myśl, że może by się mogły podzielić tą wiedzą, ale się obawiają. Więc słuchajcie, nie obawiajcie się. Naprawdę warto. Naprawdę warto się dzielić tą wiedzą, bo tak jak Binka już powiedziała na początku, jesteśmy wszyscy jednością. I jeżeli mówimy, trafiamy do jednej osoby, która przekaże tą wiedzę dalej, to ona do nas wróci. Nasze otwarcie powoduje, że jesteśmy również gotowi nie tylko na dawanie, ale i przyjmowanie. Energia płynie w obie strony i to jest niezwykle istotne i ważne dla nas, bo dzięki temu wspomagamy tą ideę jedności. Nie przejmujcie się też brakiem sprzętu. Kupa Chrustu powstaje
na telefonie. Nie można nie mówić. To jest tak, jak patrzeć się, jak na przykład dzieci biją małego chłopca i nic nie zrobić. No właśnie. I absolutnie nie pozwólcie swoim kompleksom zagłuszyć tego, co macie do przekazania światu. I też nie ma się co bać innych ludzi. Bo najczęściej i tak ci ludzie odzwierciedlają w jakiś sposób nasze własne wnętrze. Tak, to są lusterka. Natomiast gwarantujemy Wam, że każde Wasze otwarcie, każdy akt odwagi, kiedy jesteśmy gotowi na to, żeby mówić i robimy to, niesie ze sobą cały szereg nagród. Nagród w postaci serdeczności, odzewu, chociażby nowych przyjaźni. Kupa chrustu dała nam tyle niesamowitych przeżyć, że bywały momenty, kiedy z Binką stałyśmy, patrzyłyśmy na siebie i zastanawiałyśmy się, co będzie w następnym odcinku. To były tak niesamowite przygody i tematy, ludzie, z którymi się spotykałyśmy, rozmawiałyśmy, że naprawdę Archiwum X to się chowa. Przy czym to nasze Archiwum X to jest naprawdę pozytywne. Więc z niecierpliwością czekałyśmy na następny odcinek. On się pojawił i wydawało nam się, że już nas nic nie zaskoczy, a tymczasem bach! Jesteśmy w takim momencie, że znów czekamy na następny odcinek. Między innymi po to, żeby zdać Wam relację. Prawie jakbyś Grzesia cytowała, ja Wam powiem, co powiedział Grześ. Grześ powiedział, że bardzo chętnie przyłączy się do projektu, dlatego że tyle mu zajęło w tym wcieleniu czasu, żeby całą wiedzę zebrać, że chciałby, żeby w przyszłym wcieleniu, jak już tutaj wróci po raz kolejny, była to wiedza bardziej powszechna, żeby się nie musiał po raz kolejny tak dużo namęczyć. Bardzo, bardzo logiczne. Bardzo logiczne. Moja osobista do tego jeszcze się dokłada motywacja, która oswobadza mnie z poczucia pewnego szujostwa, które gdzieś czuję pod skórą, że miało miejsce w poprzednich moich wcieleniach. Zwłaszcza tych kapłańskich, że tak powiem, związanych z pracą dla systemu. Jak się przeżyło trochę kapłańskich przygód pracując dla systemu, to zapewne dopuszczało się czegoś takiego jak chowanie wiedzy. I przez to uwstecznia lub hamuje rozwój osób, którym nie są dane pewne narzędzia, którymi może posługiwać się każdy człowiek, gdyby tylko wiedział, że może. Im więcej wiemy na ten temat z punktu widzenia naukowego, tym bardziej okazuje się, że to już nie są tylko jakieś dyrdy małe, tylko wręcz daje się to wszystko wyjaśnić językiem nauki współczesnej. I coraz więcej z tych zjawisk da się pięknie opisać. A opisać to już nie oznacza tylko i wyłącznie ślepo wierzyć, tylko po prostu wiedzieć, jak to zrobić. To jest bardzo głębokie przeświadczenie o tym, że nie można akceptować wszechpanoszącego się dyskomfortu. Żyjemy w takich czasach, gdzie bardzo często zdarza się, że ludzie zapominają o tym, jakie były ich marzenia w dzieciństwie. Zapominają o tym czasami, co w życiu powinno być azymutem serca. Plątają się często w priorytetach albo po prostu zagubieni są w takim codziennym tyraniu. Nawet nie pomyślą, że mogłoby być inaczej, bo trzeba zatyrać, tak, na wszystko. I jest takie wszechobecne, wiszące nad nami jakieś takie wielkie musisz. Jak się tych ludzi zapyta, czy realizujesz się, czy spełniasz swoje marzenia, czy jesteś na tej ścieżce, na której chciałbyś być, czy możesz powiedzieć, że nie masz żadnych problemów, prawie każdy powie, że nie. Bardzo dużo osób powie, że nie. A czy chciałbyś, no to większość osób powie tak, ale. Czyli zawsze czymś to argumentują, jakąś logiką, która została im prawdopodobnie systemowo wskazana. To z takiej właśnie niezgody na dyskomfort
biorą się poszukiwania. A jak te poszukiwania są zwieńczone sukcesem i znajduje się różne skarby, no to trzeba się podzielić. Tak. Bardzo ładnie to powiedziałaś. Przy czym warto też podkreślić, że nie jesteśmy osobami, które pozjadały wszystkie rozumy. Ponieważ kupa chrustu w momencie, kiedy zaczynałyśmy, dała nam niesamowitą wiedzę, która się cały czas poszerza. Mam wrażenie, że my przebyłyśmy całe lata świetlne. Przez ostatni rok? Przez ostatni rok. Nabyłyśmy olbrzymią wiedzę, poszerzyłyśmy świadomość, przy czym cały czas wiemy, że nic nie wiemy. To jest bardzo ważne, żeby to wiedzieć. Jak oglądacie może taki serial Gra o Tron i tam jest taka dziewczynka Arya, która jest trenowana w klasztorze, żeby zostać nikim. Człowiekiem bez twarzy. Mi się to z tym właśnie skojarzyło. I to jest taki paradoks, bo z jednej strony pokazujemy naszą twarz częściej niż kiedykolwiek wcześniej chyba w życiu. Zasiadamy tutaj regularnie, raz na tydzień. To bardzo emocjonalne, co mam do powiedzenia. Bardzo, dajesz, bardzo. Dajesz. Przez ostatni rok zupełnie zmieniła się relacja mojego ja z moim ego. Jak to wyjaśnić? Skupiłam się na tym, co dla mnie ciekawe, interesujące, ważne. Bardzo się zmniejszyła ilość osób, z którymi się widuję na żywo, ale za to wzrosła jakość tychże osób, bo ci, którzy pozostali, to jest ten mój kręgosłup i dzięki temu mogę absolutnie bez lęku opowiadać publicznie o moich przekonaniach, dlatego, że nie muszę bać się odrzucenia. To jest tak solidny korzeń, że wszystko to pozostałe przestaje mieć znaczenie do tego stopnia, że ja sama jako persona przestaję mieć dla siebie znaczenie. Czyli pozostaje treść, a znika persona. Mhm. Jakby coraz mniej miało to znaczenie. Że to jest informacja, a nie człowiek. Ta informacja, skoro jest, nie jest osobą, tylko jest informacją, nie może zostać skrzywdzona w żaden sposób. Bo to jest tak, jakby ktoś chciał dokuczać kolorowi czerwonemu, że jest brzydki. No to nie ma sensu, dlatego że jest jaki jest. To ja najwyżej powiem jako kolor czerwony, dobra, to mnie nie kupuj, ale jest spoko. Jest taka konsekwencja takiego stanu, że nie będzie już można stawać w jakieś konkury i czegokolwiek wygrać. Jeśli ktoś jest takim typem, który lubi współzawodnictwo albo lubi ocenianie, to będzie mu bardzo trudno osiągnąć taki stan, bo nadal ma ochotę cokolwiek wygrywać, albo stawać do konkursu, albo usłyszeć, że jest na przykład najlepszy, albo lepszy. W takim stanie ducha już nie można być wygranym, ale nie można też niczego przegrać. To jest fajne. Ani wygrać, ani przegrać też nie. I dzięki temu można było stawić czoło temu zjawisku, to się nazywa teraz tak po amerykańsku, się mówi vulnerability, tak? Dużo o tym w internetach mówią. Vulnerability to jest bycie podatnym na zranienie, na krytykę pod względem emocjonalnym, fizycznym, takie obnażenie się. I wielu teraz mówców mówi o tym, że to wcale nie jest nasza słabość, że to jest nasza siła i że coś takiego wręcz należy pokazywać i w pracy, i pośród innych ludzi. I mnóstwo osób, zwłaszcza tych zawoalowanych, którzy mają ponakładane bardzo dużo różnych masek,
trochę albo nie kupuje tego konceptu, albo wydaje im się to niezwykle przerażające, żeby tak się obnażyć, pokazać. A nam się to udało. Nawet zrobiłyśmy to w kilku odcinkach. Nawet teraz mi powiedziała moja mama coś takiego, ty się nie boisz, że cię wyrzucą z pracy? Nie, ale co to ma wspólnego z moją pracą? Mamy wolność wyznania, mamy wolność poglądów, mamy teoretycznie przynajmniej na razie jeszcze wolność słowa, więc nie korzystajmy, tak? A w mojej pracy bardzo wszyscy sobie cenią tematy, które poruszamy w Kupie Chrustu i mogę swobodnie o tym rozmawiać, więc to też jest cudowne. Dało się poznać. I to wymagało kręgosłupa. I to wymagało pewnej odwagi. No tak, to na pewno było ryzykowne, ponieważ ja też nie wiedziałam, jak to zostanie przyjęte, chociażby opowiadanie o kosmitach na YouTubie. Nie miałam pojęcia, jak pewne tematy zostaną odebrane przez moich bliskich. Natomiast to ryzyko się opłacało, bo zaczęło coś się dziać i nagle się okazuje, że to się spotyka ze zrozumieniem, przynajmniej jeśli nie uznaniem. Więc uważam, że to było to, co zrobiłyśmy, to bardzo, bardzo ciekawy akt odwagi. To jest właśnie nauka akceptacji. Ponieważ jeżeli komuś coś nie pasuje do przegródek, które ma w umyśle, reaguje w sposób albo prześmiewczy, albo krytyką, albo to wytykając. Natomiast hello, my tworzymy coś, co wypływa nam z serca, nie musi podlegać jakimś regułkom. To jesteśmy my. Dla mnie też jest bynajmniej nieco dziwne, że wiele ludzi na przykład co roku wiosną po pewnej pełni księżyca bierze kurze jajka, malują je farbą. A jak ktoś się uważa za tradycjonalistę, to maluje jajka cebulą. Naprawdę z perspektywy kosmicznej jest to też bardzo dziwne zachowanie, ale nie nam oceniać. Tak. Trzeba akceptować, nawet nie tolerować, bo słowo tolerancja już coś nam podsuwa, jakąś sugestię, że to jest... Że można też nie tolerować, tak? Tak, tak, właśnie. Tak. Akceptować. Jeżeli to nikomu nie wyrządza szkody, to po prostu to zaakceptujmy, tą różnorodność. Były momenty, kiedy ja osobiście dostawałam od kilku z Was pomoc i przerobiłam z Wami kilka lekcji. Przy czym to też była dla mnie dobra lekcja przyjmowania i oferowanej pomocy wprost oraz takiej, która działała na zasadzie lustra. Ja, laik totalny. Roztrzepany dodatkowo. Mówiłam szybko, bez przerwy. Natomiast przerwy, które sobie budowałam, to było na zebranie myśli. I słuchajcie, w dniu dziennie prawie przez 50 odcinków się z tym męczyłam. Ja również byłam obciążona tym, że próbowałam to nad tym jakoś zapanować, ale to nie było takie proste. Natomiast teraz Binka nie tnie, to widać po gifach. Coraz rzadziej są. Tak, tak, tak. Więc słuchajcie, to jest niesamowite, ponieważ tutaj faktycznie też Binka mi pomogła, bo ja szukałam przeróżnych pomysłów i sposobów na to, żeby to opanować. Któregoś wieczora, kiedy już w komentarzach pojawiło się, a dlaczego Perika? Ja wiem, jak Peri to bardzo przeżywała, tak. Słuchajcie, to było naprawdę obraz cierpienia i moje serce też cierpiało, jak ja patrzyłam, jak ona cierpi i co? I teraz tłumy. Słuchaj, najwyżej się wytnie. Dobra.
No więc któregoś razu Binka olśniło. Wymyśliła sposób, który być może na mnie zadziała i zaapelowała wprost do mojej podświadomości, mówiąc, że Hitler stosował tą metodę. Pokochaj ciszę. Bo cisza w twoich wypowiedziach powoduje, że ludzie cię jeszcze bardziej słuchają. Więc jak już Binka powiedziała, że skoro Hitler to stosował i u niego działało, to dlaczego nie zastosować tej metody w dobrej wierze? No więc tak skończyło się ikanie. A propos technicznych spraw, słuchajcie, naprawdę brawa dla Binki. Binka się nie będzie wzruszać. Kocham cię. Pomimo tego, że na świecie pojawił się jej synek, to tak naprawdę wzięła sobie tylko 2 tygodnie przerwy, przy czym to są w odstępach, nie tak, że ciurkiem 2 tygodnie, tylko faktycznie 2 tygodnie przerwy od montażu. I to właśnie dzięki temu, że Binka ciśnie i mówi, dobra, to co następny, jaki temat dajesz? Co wybieramy? Kogo zapraszamy? To jest naprawdę niesamowite, bo trudno jest odmówić osobie, która faktycznie kilka dni w tygodniu, po kilkanaście podejrzewam godzin na dobę, poświęca na to, żeby ta kupa chrustu miała swój power. Natomiast w tym czasie, kiedy ja siedzę przy montażu, Peri prowadzi z wami korespondencję oraz z anielską cierpliwością panuje nad naszym kalendarzem oraz nad zegarkiem. I powiemy wam jeszcze, że po tych 50 odcinkach, tych 50 latach, nadal lista tematów do poruszenia piętrzy się pod sufit i one się w ogóle nie kończą. Tak. Na razie się nie zapowiada. Dokładnie. Kusiło mnie przez moment, żeby wymienić wszystkich naszych przyjaciół i znajomych, których poznałyśmy przez kupę chrustu, ale to by była za długa lista. Nawet spisanie tego pod spodem w komentarzu pod filmikiem to by były kilometry. Daliście nam odwagę i wzmocnienie. Jesteśmy też niezwykle wdzięczne wszystkim tym osobom, które zdecydowały się, żeby zostać naszymi patronami. To jest też niezwykły akt odwagi, tak na to patrzę, bo to jest faktycznie danie takiej rzeczywistej energii komuś. Czynne uczestnictwo w projekcie. Tak, 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 więc czujemy się zaszczycone, naprawdę czujemy się zaszczycone. Nawiązując do tradycji święta Beltane, zróbmy wspólnie tak, żeby na świecie było więcej światła. To jest taka inwestycja, która się na pewno zwróci. Oj, na pewno. Światu się zwróci. Dziękujemy wam. I pozdrawiamy sister. Tak. Sister, Grzesia i wszystkich tych, którzy u nas wystąpili i jeszcze wystąpią. No i chyba też jeszcze mogę opowiedzieć o tym, że kupa chrustu dała mi fajnego faceta. Taką prawdziwą miłość, bratnią. Ale nie, bliźniaczą. Duszę, Tomek, pozdrawiamy. Więc naprawdę dużo się zmieniło. Takie podsumowanie. Ponad roku wspólnego działania. Kto by przypuszczał? Dziś żegnamy się z wami i udajemy się zgłębiać kolejne tematy. Jak to w większości bajek bywa, zdecydowanie możecie czekać na powrót Jedi. A w międzyczasie mamy do was serdeczną prośbę. Jeśli nasz kanał był wam pomocny i był dla was przyjacielem, pokażcie go swoim znajomym, zaproście innych do naszego grona. Niech nasza rodzinka się powiększa, bo szykujemy dla was jeszcze wiele niespodzianek. Do zobaczenia po wakacjach. Tak jest. Już niedługo. Pa! Pa!